będę nakładała ten podkład, słuchajcie, to myślę, że będę nakładała go gąbką. Ja najbardziej lubię taką formę aplikacji w większości moich podkładów i najczęściej nakładam ostatnio moją ulubioną gąbką. Dalej, słuchajcie, świetnie się sprawuje, nie ma ani jednego pęknięcia, a używam jej tak samo nawet nie jak każdej innej gąbki, jaką miałam do tej pory. Podkład przychodzi do nas w takiej szklanej buteleczce z takimi, one to są takie złote napisy. Wiecie co, w pierwszej chwili wydawało mi się, że może ten kolor być dla mnie za ciemny. I nałożyłam go już raz i myślałam, że będę musiała go wymienić. Zresztą zobaczycie to, jak będę go nakładała, że on będzie się wydawał na mojej skórze bardzo pomarańczowy. Ale nie wiem, co ten podkład ma w sobie. On już w momencie, kiedy kończę makijaż, on wspaniale wtapia się w skórę, wyrównuje koloryt, także stwierdziłam, że jednak nie będę wymieniała tego koloru, szczególnie, że teraz nawet nie jestem jakoś bardzo opalona, to jest taki mój naturalny kolor skóry, a ja zazwyczaj i tak smaruję się samoopalaczem, czyli myślę, że nie będzie za ciemny, a to właśnie o tym piszę, że on będzie na początku wyglądał, jakby do mnie nie pasował, wszystkim tym, którzy zaraz mi będą pisać komentarze, że ten kolor do Ciebie nie pasuje, bo on potem bardzo fajnie wtopi się w moją skórę. Dla mnie minusem tego podkładu, słuchajcie, jest to, że on nie ma żadnej pompki. Jest to podkład, który kosztuje, słuchajcie, 130 zł, a nie ma pompki. Ja wiem, że jest możliwość dokupienia takiej pompki, ale podkład dla mnie, który kosztuje 130 zł, no to już jest takim podkładem wysokopółkowym, tak? I jeszcze dokupować do niego pompkę, która kosztuje około 15 zł, od razu podnosi wartość tego podkładu. Ja wiem, że tą pompkę można potem jeszcze dalej wykorzystywać, ale jednak mimo wszystko uważam, że powinny być pompki w takich podkładach, bo to jest o wiele łatwiejsze użytkowanie dla każdego. Ja i tak mimo wszystko zawsze wylewam podkład na jakieś wieczko i dopiero nanoszę na twarz. Także tak naprawdę w jaki sposób, czy wyleję to pompką, czy tak, nie ma to aż dla mnie takiego wielkiego znaczenia. Ale na pewno to ułatwiłoby sprawę. Dobra, żeby dalej nie przedłużać, na twarzy mam tylko krem, na ustach trochę balsamu. Nanosimy podkład najpierw na wieczko. Pokażę Wam może, on w ogóle zapachę, powiem Wam szczerze, nie pachnie jakoś tam ładnie, pachnie tak dość chemicznie. Przypomina mi w ogóle Revlon Color z tej bardzo zapachem. Na słoiczku wycieram w twarz. Tak wygląda kolor. I teraz pokażę Wam, ile go wylałam. Myślę, że taka ilość będzie wystarczająca. Widzicie, jest nie jest jakiś bardzo, bardzo płynny. Jest dość taki, wydaje mi się, zbity. I ja teraz paluszkami, tutaj zawsze mam chusteczkę, jeszcze sobie przecieram palce i palcami nanoszę sobie ten podkład po prostu na twarz. I teraz nawet jak możecie zobaczyć, to ten kolor wydaje się taki dość pomarańczowy ogólnie. Ale mówię Wam szczerze, że to będzie potem wszystko fajnie wyglądało. Jedna cienka warstwa i właśnie w tym momencie wydaje mi się, że ten podkład nie pasuje do mnie odcieniem, że jest bardzo pomarańczowy, ale on zaczyna jak gdyby, nie wiem, jaśnić na mojej skórze i zaczyna się strasznie dopasowywać i on potem naprawdę bardzo dobrze się dopasuje do mojej skóry, nie będzie tak wyglądał. Jedna cienka warstwa daje takie, wydaje mi się, średnie krycie, ponieważ jeszcze wszelkie moje piegi i tak dalej są widoczne. I wiem, że wielu osobom coś takiego wystarczy, bo lubi, kiedy mimo wszystko prześwitują jakieś tam piegi i tak dalej. Ja tego nie lubię i dlatego dołożę po prostu tą resztę, którą mam tutaj na wieczku. Wygląda już całościowo nałożony podkład. Kolor mi się bardzo podoba. Wiem, że teraz w kamerze Wy w ogóle kamera jeszcze bardziej sprawia, że te kolory są jeszcze bardziej intensywne i teraz Wam się wydaje, że Boże, tragedia, ten kolor jest dla Ciebie niedobry. Ale wykończę makijaż i do Was wrócę. Na chwilę obecną to, co chciałabym powiedzieć.
Makijaż ma takie, makijaż, podkład ma wykończenie takie bardzo świetliste, bardzo naturalne. Dołożyłam drugą taką warstwę w miejsca po prostu, tylko gdzie tego potrzebuję, czyli na poliki, trochę czoło i nos. Na czoło zresztą tak nawet niedużo. I tak jeszcze coś tam mi prześwituje, ale jest to już krycie, które mi odpowiada. Pod oczy go tak jakoś mocno nie nanosiłam, bo będę nakładała tutaj jeszcze, słuchajcie, korektor. No i tak, mi wykończenie jego się podoba na chwilę obecną. Zobaczymy, jak będzie się utrzymywał, czy będzie się odbijał. Ja ogólnie nie czytałam jeszcze nic, trochę o nim poczytam i powiem Wam może jeszcze coś więcej. Ogólnie ta buteleczka, muszę Wam powiedzieć, że jak w ogóle dostałam ten podkład, to wydawała mi się taka mała, chociaż ma pojemność standardową jak każdy inny podkład, ale wydawała mi się bardzo mała. To tyle, wrócę do Was z wykończonym makijażem, żebyście mogły zobaczyć efekt końcowy. Tak, słuchajcie, prezentuje się wykończony makijaż. Jak możecie zobaczyć, magicznym sposobem ten podkład wtopił się w moją skórę, dopasował się do mojego koloru, wygląda naprawdę bardzo dobrze, nie jest za pomarańczowy, nie jest, nie wiem, za ciemny. I tak właśnie też było, kiedy pierwszy raz go użyłam, że bardzo się tego przestraszyłam, ale później ku mojemu zaskoczeniu wszystko było fajnie. To może przeczytam Wam, co producent, czyli sam MAC, pisze o tym podkładzie. To jest nowoczesny podkład, który łączy naturalne matowe wykończenie i średnie krycie z szerokim spektrum ochrony przed promieniami słonecznymi UVA, UVB, SPF 15. Łatwa aplikacja, równomiernie łączenie i rozcieranie, wygodny i długotrwały, pomaga zminimalizować widoczność porów, niedoskonałości, nadając skórze gładszy, bardziej nieskazitelny wygląd i wykończenie. I co do tego ostatniego, to się zgadzam. Co do matowego wykończenia, nie powiedziałabym, że jest to matowe wykończenie, bardziej powiedziałabym, że jest to takie dość naturalne wykończenie. Ja, pomimo że mam, słuchajcie, taką suchą skórę, może nie mam jakichś tam suchych skórek czy czegoś takiego, ale no na razie nic mi się nie dzieje. Mam nadzieję, że po prostu im dłużej będę stosowała ten podkład, on nie będzie przysuszał mojej skóry, bo nadaje on naprawdę taki bardzo, słuchajcie, nieskazitelny wygląd Waszej skórze. I ja, o ile mam do zakrycia jakieś tylko przebarwienia, czyli piegi, tak, czy po prostu zaczerwienione poliki, tak nie mam żadnych wypukłości i wklęsłości. I przez to on właśnie nadaje taki fajny, nieskazitelny wygląd mojej skórze, z czego bardzo się cieszę. Ten kolor tak naprawdę podkreśla ciepłość mojej skóry, bo Wy często mi piszecie, żebym ja spróbowała różowe podkłady. Czy Wy uważacie, że ja nie próbowałam różowych podkładów? Sama na początku myślałam, że moja skóra jest właśnie różowa, przez to, że mam takie zaczerwienienia, ale tak kompletnie nie jest. Moja skóra jest, słuchajcie, jak najbardziej po prostu nawet naturalna i wpada w jakieś nawet nie beże, tylko w, no po prostu jest żółta. Mam zaczerwienienia, tak jak Wam już mówiłam, tutaj na twarzy, mam zaczerwienienia, jak tylko się podrapię gdzieś tutaj na szyi i dekolcie, ale to są tylko zaczerwienienia i na pewno różowy podkład nie jest moim podkładem, bo malowałam się, próbowałam i on kompletnie nie jest moim podkładem. To powiem Wam tylko jeszcze, czym wykończyłam makijaż pod oczy. Nałożyłam korektor Maybelline Fit Me w kolorze 20 i nagrałam dla Was test również tego korektora, bo uważam, że jest tego wart. Utrwaliłam okolice pod oczami pudrem z Inglota 403, to jest ten HD rozświetlający i to jest po prostu żółty puder. I resztę twarzy utrwaliłam moim ulubionym ostatnio pudrem i jest to po prostu Stay Matte z Rimmela w kolorze, ja mam transparentnym. No i tam po prostu bronzer, jakiś róż, trochę rozświetlacza, ale tak, to są takie rzeczy, które jako pierwsze dotknęły mojego podkładu. Ja na chwilę obecną jestem bardzo zadowolona. Zobaczymy tylko, jak on utrzyma się, przepraszam, na mojej twarzy, czy będzie się ścierał i tak dalej, i tak dalej. Jest przepraszam, jest godzina 12 i wrócę do Was, myślę, że około 9-10 godziny. Do zobaczenia. Hej, w podsumowaniu jest, słuchajcie, godzina 21:46, czyli minęło prawie 10 godzin od tego, jak nałożyłam podkład na twarz, ten oto podkład, i jak możecie dalej zobaczyć, on dalej nie wygląda na za ciemny, za żółty, za pomarańczowy itd., itd. I jeżeli chodzi o to, jak podkład wygląda na mojej twarzy, to starał on się trochę tutaj
jakby na dole twarzy, czyli w miejscach, gdzie najczęściej, mi się najczęściej, jeżeli to się przeciera tutaj i trochę na nosie. I tak jest też i dzisiaj, że mam tutaj na nosie od po prostu używania chusteczki, no tutaj zapewne po prostu od tego, że ja no bardzo często opieram się, naprawdę staram się tego nie robić, uczę się tego nie robić, ale jednak mimo wszystko nadal to robię. Podkład z bliska prezentuje się w ten sposób. Myślę, że cały czas wygląda tak naprawdę bardzo dobrze. Bardzo dobrze się utrzymuje skóra. Wiecie, nie wygląda na, nie wiem, ani jakąś przesuszoną, ani jakąś z nim sproszkowaną. Wygląda naprawdę dość naturalnie. Także mi, słuchajcie, ten podkład odpowiada naprawdę w 100% praktycznie. I wiecie co, zastanawiam się tylko, jak on... Bo ja mam cerę suchą, a wiem też, że on odpowiada wielu dziewczynom, które mają cerę nawet przytłuszczającą się. I po prostu zastanawia mnie to, czy on nie będzie z biegiem czasu po prostu przesuszał mojej skóry. Mam nadzieję, że nie. Mam nadzieję, że cały czas będzie się tak fajnie sprawował. Czy coś jeszcze, co chciałam Wam dodać? Nic ja z tym podkładem kompletnie nie robiłam w ciągu dnia. Ja w ogóle w ciągu dnia nie mam żadnych poprawek, nigdzie się tam nie przypudrowuję, nic, bo ja się nie świecę, także kompletnie nic nie robiłam z tym podkładem. On tak, jak go nałożyłam, tak jest to teraz. Utrzymał normalnie wszystko, bronzer, tutaj rozświetlacz też, bo się dalej świecę, róż. Wszystko cały czas zostało utrzymane. Także myślę, że ten podkład jest naprawdę na duży plus. Trochę minusem jest jednak jego cena. Mógłby kosztować mniej, bo powiem szczerze, że fajną robotę robią również podkłady dużo tańsze z innej firmy, a są po prostu równie dobre i nie muszą kosztować aż 130 zł i jeszcze do tego nie mają pompki. To tyle, słuchajcie. To tyle na temat tego podkładu. Dajcie znać, czy Wy używacie, używały się, jak Wam się sprawdzał i też do jakiego typu cery sprawdzał się Wam ten podkład, do jakiego się Wam nie sprawdzi w ogóle wszelkie Wasze spostrzeżenia. Piszcie mi po prostu. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, trzymajcie się. Hej!